Na program zaprasza sponsor. Producent termoizolacji Termano. Dzień dobry panie sędzio, witam serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry. Dziękuję za spotkanie. Szanowny panie sędzio, czy jest pan już blisko tego momentu, w którym pan rzuci swój zawód? Czy nie? Nie, oczywiście, że nie. Nie mam nawet ani zamiarów, ani myśli. Sam nie odchodzę. Trzecia władza nie abdykuje. Nie powinna. O wartości walczymy do końca. Nas można tylko wyrzucić. A czuje pan, że jest blisko tego momentu, w którym ludzie, którzy mogą, powiedzą panu dziękujemy? W takim kierunku i do tego punktu to wszystko zmierza, bo oczywiście te zmiany ostatnie w prawie, no to nie tylko dotyczą Sądu Najwyższego i nie tylko godzą w Sąd Najwyższy, ale też tak naprawdę będą służyły spacyfikowaniu sądów powszechnych, czyli tu akurat mam na myśli Izbę Dyscyplinarną, która zacznie funkcjonować lada moment i podejrzewam, że wówczas jakby wszystko się zacznie. Czyli za to, że wychodzi pan na mównicę i mówi do ludzi, którzy przychodzą w obronie sądów powszechnych, może spotkać pana kara? Myślę, że może być to potraktowane jako delikt dyscyplinarny i mogą być wyciągnięte jakieś konsekwencje. I z pełną świadomością zrobiłby pan to samo? Oczywiście. Wartości nie mają swojej ceny. Jest tak dzisiaj, że czuje pan to, że wielu mówi, słuchajcie, no może i zmieniają to prawo, ale tak naprawdę sędziowie przecież mają swoje sumienia, swoje rozumy i nie dadzą się, że na was jest bardzo duża odpowiedzialność położona? Wierzę w sędziów, że wykażemy się charakterem w trudnych czasach. Natomiast też proszę pamiętać, że jakby te gwarancje niezawisłości to są prawa obywatelskie, to nie są przywileje sędziów. Obywatel idąc do sądu musi mieć pewność, że sędzia jest niezawisły, nie ulegnie żadnym naciskom i ma jakby mnóstwo instrumentów, tarcz, które go bronią przed takimi naciskami. Immunitet, nieusuwalność i tak dalej. Czy pana immunitet zadziała na dyscyplinarkę, czy nie? Sytuacja wygląda tak, że w przypadku na dyscyplinarkę oczywiście nie, bo jakby to nie ma nic wspólnego. Natomiast sąd... Czyli ta tarcza tutaj nie zadziała. Sąd, tak, tu nie zadziała. Sąd dyscyplinarny ewentualnie rozstrzyga o uchyleniu immunitetu, gdyby przyszło do stawiania zarzutów karnych. Bo i takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ale za wyjście na ulicę i powiedzenie kilku ciepłych słów tym, którzy w pana obronie, między innymi pana obronie, wychodzą protestować, może pan stracić immunitet? Wydaje mi się, że nie. To raczej... narażam się na postępowanie dyscyplinarne, natomiast jakby najsurowszą karą dyscyplinarną jest usunięcie z zawodu i też korzystając z okazji mam nadzieję, że ludzie, którzy biorą udział w zgromadzeniach, nie bronią konkretnych sędziów, bo żaden sędzia nie jest warty, nie jest lepszy od człowieka, który stoi pod Sądem Najwyższym czy pod każdym sądem, że ci ludzie bronią po prostu wartości. W to wierzę. Tylko jest cały czas też taka, jak się o was sędziach mówi dzisiaj dyskusja, że przecież jesteście ludźmi. Macie swoje rodziny, macie swoją pensję i musicie o to zadbać, a tak naprawdę sporo ryzykujecie, wychodząc i mówiąc głośno nie. Myślę, że nie ryzykujemy więcej niż ci ludzie, którzy pokazują, że im rzeczywiście zależy na tych wartościach. Mówię moim kolegom i mówiłem to też na jednym zgromadzeniu, że żeby być, po pierwsze, żeby być niezawisłym sędzią, najpierw trzeba być odważnym człowiekiem. Takim odważnym jak ludzie, którzy bronią sądów na Placu Krasińskich i w całej Polsce. Po drugie, uczestnictwo w tych zgromadzeniach, bronienie wartości, mówienie o tych wartościach na głos
pokazuje, że to nie jest tak, jak nam się zarzuca, że my bronimy koryta. Nie bronimy koryta, ponieważ za udział w zgromadzeniach grozi nam konkretna kara dyscyplinarna, wyrzucenie z zawodu. Dlatego zachęcam wszystkich do uczestnictwa. No nie wiem, wydaje mi się, że nawet najwyższą cenę, jeśli my sami mamy ją zapłacić, nie ktoś za nas, no to warto ponieść konsekwencje. Jeżeli się cofniemy, to już się zawsze będziemy cofali, to jakiekolwiek ustępstwa spowodują, że ten świat będzie już po prostu inny. Myślę, że nie warto. Zastanawiam się, na ile nawet ta rozmowa, którą odbywałem przed chwilą z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, na ile ludzie nas oglądający, albo nawet szerzej, myślę o tych, którzy słyszą w różnych mediach, że coś władza majstruje przy sądach, na ile jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak ta zmiana ustroju sądów powszechnych w Polsce jest w stanie wpłynąć na życie konkretnego obywatela. Nie globalne, geopolityczne, ale takie bardzo konkretne, żeby zrozumieli, jak to może być poważne. W miarę świeży przykład, czyli ta sytuacja z wypadkiem drogowym z udziałem pani premier w Oświęcimiu. Tutaj mamy konfrontację. Z jednej strony zwykły człowiek, obywatel, z drugiej strony pani premier, państwo, przekaz medialny, mam na myśli tutaj media publiczne, który już jakby wskazuje winnego. Ja myślę, że ten człowiek czuł się bardzo bezradny do momentu, aż się nie pojawili jacyś obrońcy działający pro bono. No nie wiem, może to jest takie, dobrze obrazuje to. Trudniej się panu pracuje od 2 lat? Z ręką na sercu. Myślę, że tak, no bo nigdy nie przypuszczałem, że pogróżki, które będą kierowane pod moim adresem, ja orzekam w sprawach karnych, nie będą padały ze strony moich podsądnych, oskarżonych, jakichś, nie obrażając nikogo, gangusów, ale ze strony przedstawicieli partii rządzącej. Więc to rzeczywiście jest sytuacja mało komfortowa. Trudniej. Dlatego, że ma pan takie poczucie, że coraz bardziej ma pan związane ręce, czy wciąż nie? Myślę, że żaden sędzia nie da sobie związać, wierzę w to, nie da sobie związać tych rąk. Albo będzie orzekał zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z ustawą zasadniczą. Nie powinien iść na żadne kompromisy, albo po prostu powinien zrezygnować z zawodu, czy po prostu wprost dać się wyrzucić. To jest obciążające dla was, sędziów, chociaż też trudno, żeby pan występował jako rzecznik wszystkich, więc zapytam dla pana sędziego. Mówię nie, że cała nadzieja w was, że teraz wy musicie dać świadectwo, że może się zmienić 1000 ustaw pokazujących, jak funkcjonuje pana miejsce pracy, ale jednocześnie na końcu okaże się, że to na przykład wyrok Tulei będzie bardziej sprawiedliwy niż wszystko inne? Bo to jest taki bagaż, który wam wszyscy dzisiaj zakładają. Zastanawiam się, na ile ma pan się komfortowo z tym bagażem na plecach. Nie, no oczywiście trudno tutaj mówić o jakimś komforcie, bo sędziowie wbrew tezie lansowanej przez większość parlamentarną i media rządzące nie są nadzwyczajną kastą. Nie jesteśmy herosami, jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami. Jesteśmy, wśród nas są głupcy i ludzie inteligentni, tchórze i ludzie odważni, pracusi i tak dalej. No ale jesteśmy normalni. Pewnie mamy obawy o przyszłość, chorobę wrzodową dwunastnicy i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że mimo wszystko jeszcze zachowuje pan dystans i uśmiech. Natomiast dobrze panu z tym, że stał się pan, jakby nie było, takim w jakimś sensie symbolem powiedzenia nie w
władzy w trudnym momencie. No. Nie uważam się za symbol i wierzę, że też nie jestem tak odbierany przez społeczeństwo. To jest to, o czym mówiliśmy na początku, że nie bronimy, czy nie stoimy za konkretnymi ludźmi, tylko za wartościami. Mhm. Tak, ludzie się zmieniają, znikają, symbole spadają z cokołów, natomiast wartości są uniwersalne, ponadczasowe, trwałe. Ci, którzy przychodzą na ulicę, to je, czy wychodzą nawet w wakacje protestować w takiej czy innej liczbie, to jest jakaś nadzieja dla pana? Czy... Pewnie, no to jest to. Ja mogę tylko powtórzyć wypowiedź pana sędziego Zabłockiego, kiedy miał piękne wystąpienie w Senacie rok temu w obronie niezależności sądów, kiedy powiedział, że nawet jeśli nie będzie już wolnych sądów, nie będzie wolnych wyborów, nie będzie wolnej Polski, to będą wolni ludzie, którzy będą o tych wartościach, o wolnych sądach pamiętali. Więc nawet jeśli będzie demonstrowała jedna osoba, to jest nadzieja, że to, co istotne, przetrwa, pamięć o tym wszystkim, co jest ważne, zostanie. Bez tego wsparcia byłoby panu trudniej pracować? Pewnie. No, my pracujemy, wszyscy sędziowie, sądy są dla społeczeństwa. W sensie, że bez jakby poparcia społecznego, bez zaufania, nasza praca, wymiar sprawiedliwości, no, nie miałby sensu. Skąd się wzięło to nazwanie was, postawienie nad wami takiego stempla, że właśnie jesteście nadzwyczajną kastą, której wreszcie należy pokazać, gdzie jej miejsce? Myślę, że, to znaczy tak, zaczynając od początku. Pani sędzia Kamińska w czasie swojego wystąpienia publicznego rzeczywiście użyła tego sformułowania. W moim odczuciu, byłem na tym kongresie, to było raczej takie ironiczne i nawiązujące do wcześniejszej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który nas nazwał nową kastą kapłańską w swojej książce. Natomiast z pewnością pani sędzia Kamińska miała na myśli jakby nadzwyczajność naszego zawodu, polegającą na tym, że no to jest jakby takie ustawiczne, ciągłe kształcenie się, czytanie tych ustaw, papierów, książek prawniczych, komentarzy. Natomiast czy w tych zarzutach o nadzwyczajnej kaście nie ma jakiegoś ziarna prawdy? Myślę, że coś takiego jest. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo to zostało odebrane jednoznacznie. Tak, ale do czego zmierzam? Że nasza sędziowska postawa jeszcze 2-3 lata temu była zupełnie inna niż teraz. Że my w ogóle byliśmy kształceni, wychowywani w takim duchu, że rzeczywiście sądownictwo, sędziowie powinni być, jeśli nie ponad, to gdzieś obok, że nie powinniśmy się angażować, nie powinniśmy wychodzić do ludzi. To był błąd i to zostało wykorzystane w ten sposób, że kiedy nas zaatakowano, nie widzieliśmy jak się bronić, nie widzieliśmy do kogo mówić, bo nie mieliśmy po prostu odbiorców. Natomiast to się zmienia od mniej więcej 2 lat, od ataku na Trybunał Konstytucyjny. Czyli to jest tak powinniśmy to zrozumieć, że to, że wy zabieracie głos, że wychodzicie nagle, wychodzicie z tej sali sądowej i na, w pana przypadku wychodzi pan przed tłum ludzi, którzy przyszli między innymi pana sprawy bronić, że pan przez to nie jest bardziej sprawiedliwy, nie jest mniej sprawiedliwy. Tak, tak, oczywiście. To wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z tym, czy jestem sprawiedliwy, czy nie, tylko chodzi jakby o pokazanie tego, że sędziowie mają ludzką twarz, że są zwykłymi śmiertelnikami, że są takimi samymi ludźmi, jak przechodnie na ulicy, że nie jesteśmy nadzwyczajną kastą, że to jest w ogóle bzdura. No, no ale jednocześnie w pana rękach jest czasem, o, nie chcę mówić życie i zdrowie człowieka, ale jednak jego takie czy inne spędzenie ładnych parunastu, parędziesięciu lat. No. No tak, no to jest jakby zasadniczy element tego zawodu, ale takich zawodów, które się wiążą z odpowiedzialnością, jest mnóstwo. Lekarz, dziennikarz, kierowca. A czasem w jednym. Właśnie. Natomiast
Czy dla Pana definicja bycia sprawiedliwym sędzią zmieniła się w ostatnich 2 latach? Wydaje mi się, że nie. No, sprawiedliwość to sprawiedliwość. To jest jedna z tych właśnie wartości, które są, które były i będą. Bo zastanawiam się, używając nawet nazwisk, ale też dla lepszego zrozumienia, czy przy ministrze Budce łatwiej było sądzić niż przy ministrze Ziobrze? Czy to kompletnie nie ma znaczenia, kto rządzi w waszym resorcie? Wydaje mi się, że na pewno nie powinno to mieć znaczenia. Sędzia jest niezawisły, powinien orzekać zgodnie z ustawami, zgodnie z własnym sumieniem. Nie powinien ulegać jakimkolwiek naciskom. No tutaj jakby zmiana na stanowisku ministra, no to może jedynie skutkować tym, że sędzia pozostaje niezawisły, a na przykład zostanie usunięty z zawodu. Nigdy nie miał pan, czy miał pan w swojej historii w ostatnich 2 latach jakiekolwiek oficjalne naciski? Nie, nie. Czegoś odpukać do tej pory z czymś takim się nie spotkałem, aczkolwiek słyszy się o tym, że takie naciski są próby wywierania takich nacisków na sędziów. Nie tylko w okręgu warszawskim, ale też w Polsce. Czy są szykany, które mają pokazać innym sędziom: uważajcie. No to jest ta sprawa sędziego Czeszkiewicza z Suwałk, która ma być jakby nauczką, przynajmniej dla tych tamtejszych sędziów, że proszę bardzo, sędzia uniewinnił protestujących, spotkały go nieprzyjemności, postępowanie dyscyplinarne. Sędziowie wydają orzeczenie nie po myśli prokuratury, proszę bardzo, spotkają ich szykany, jakieś postępowanie dyscyplinarne, czy wręcz postępowania karne. Tak to wygląda. Boi się pan takiego momentu w swojej karierze, bo czuje pan, że to może być właśnie ta kropla, która zdecyduje, że pan być może odejdzie z urzędu, ze stanowiska, czy nie? Tak jak powiedziałem, odejść nie odejdę. Trzecia władza walczy do końca. Natomiast... No, ale ma pan swoją granicę też przecież, nie? Jak każdy człowiek. No, pewnie, ale jakby walczymy do końca. Nie odchodzimy. I to nie jest trzymanie się stołków, tylko trzymanie się wartości. Tak, no pewnie. Myślę, że każdy sędzia liczy się z jakimiś tam konsekwencjami, ale mam nadzieję, że nie damy się złamać. No. Inaczej nasza praca nie miałaby sensu. No. Zdarzyło się tak, kiedy pana koledzy, także sędziowie, zobaczyli pana publicznie, albo przeczytali, albo usłyszeli pana publicznie, że odezwali się, powiedzieli: dzięki, ja nie miałem takiej odwagi, ale mówisz w moim imieniu też? Zdarzały się głosy, gdzie koledzy czy koleżanki dziękowali za jakieś wystąpienie, że się z tym zgadzają. A tacy, którzy mówili: za dużo ryzykujesz, przestań? Też? I takie głosy się zdarzają. Których więcej? Tych słusznych. A które są słuszne, no, czas pokaże. Ma pan dzisiaj jakąś rozprawę, czy nie? Mam chyba jakieś posiedzenie. Taki dzień, w którym ma pan ważny do wygłoszenia wyrok, odchoruje pan długo? Pewnie. Oczywiście, że tak. Wydanie orzeczenia, nie mówię tutaj o jakichś sprawach w cudzysłowie politycznych, ale tak naprawdę ludzkich. Każdy, tak, ludzkich, to nie jest tak, że my 16 wychodzimy z pracy, tylko te sprawy za nami idą i niektóre do tej pory mam gdzieś w głowie. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Sędzia Igor Tuleja. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowny panie sędzie, spokojnego dnia. Kłaniamy się bardzo. Dziękuję. Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.